Hej wszystkim! Hej! Dzisiaj mamy dla Was wielkanocny odcinek. Zdradzę Wam pewną tajemnicę. Wczoraj przed snem Oliwia zostawiła zajączkowi marchewkę w koszyczku, a ten koszyk mamy pod biurkiem. Jeszcze tam nie zaglądałyśmy i nie wiemy, czy odwiedził nas zajączek. W zamian za marchewkę mamy nadzieję, że zostawił Ci jakieś prezenty. Nadzieję, bo ja się boję, że mnie zostawił. Zaraz zobaczymy, to co? Zaglądamy pod biurko? Dobra, to wyjmij ten koszyczek, kochana. Tutaj połóż i zobaczymy, co się w nim znajduje. O, popatrz! Liści. Tu jest jakaś karteczka. Ej, ale wiesz co? Nie ma tej marchewki, czyli musiał ją zjeść. Już czytam Ci, dobrze? Dobrze. Dziękuję za marchewkę, była chrupiąca. Zostawiłem Ci zabawki i słodycze na placu zabaw. Miłej zabawy, zajączek wielkanocny. A pokaż jeszcze z drugiej strony. O, wow, to chyba on. Zobacz, i ma przy buźce marchewę. No dobra, czyli co? Może zrobimy tak, kochana, że ja tutaj poczekam na Ciebie, a Ty pójdziesz na ten plac zabaw. Dobra. Tak, nie zapomnij koszyczka. Bye, bye. Bye, bye. A ja jestem taka mega ciekawa, czy uda Ci się coś odnaleźć Oliwii. A jeżeli Wy też jesteście ciekawi, tak jak ja, to koniecznie zostańcie z nami i nie zapominajcie oczywiście dawać łapki w górę, o subskrypcji nie zapomnijcie, no i zaczynamy ten wielkanocny odcinek. No hej, kochana! Ja widzę, że jednak ten zajączek coś Ci tutaj zostawił. Może Ci pomogę. Rany, jaki ciężki koszyk! Ledwo go niosę. Nie mów, że jeszcze masz tutaj tyle prezentów. Ej, i tu są jeszcze słodycze, czy ja dobrze widziałam? Tak. Ty chyba musiałaś... A, bo za mały masz koszyczek, rozumiem. Musiałaś je przełożyć do tych toreb. Tak. Co Ty tu masz? I ja, to jest ten zestaw Modzi Popsów, który chciałaś, food truck. Super, zaraz odpakujemy. Okej, oglądajmy dalej. Kochani, zobaczcie, Oliwia wszystko wypakowała. Tu jeszcze jest jakaś gra z krainą lodu. I co, chyba później w nią zagramy? I zobaczcie, ile ma czekoladowych lizaków. Tu same pyszności.
Ej, co ty, dżem dostałaś? Naprawdę? Ze Sky? To jest mój ulubiony. Aha, i zajączek wiedział, że ty go lubisz. O kurczę, ale jeszcze takiego nigdy nie widziałam. Też będę musiała spróbować. Dobra, zestaw Modzi Popsów już widzieliście. I tu jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo czekolady. I spójrzcie tylko na to wielkie jajo. Wygląda jak strusie. Ja jestem taka, a to jajo jest takie jak ja. Ha, dobra. No. No w innym, ale zobacz. Porównywalnie jest takie jak ja. Kiedy my to wszystko zjemy? Tu jest tona słodyczy. A podzielisz się ze mną tą czekoladką? Jedną. Jedną tylko, masz ich aż tyle. Dobra, to co, rozpakowujemy chyba, co? Te Modzi Popsy. Tak. Okej. I proszę bardzo, autko mamy złożone. Pokaż, czy jeździ. Weźmiesz do przodu. Super, i twoje Modzi Popsy teraz mogą się wozić. I tylko zobaczcie, tu jest taki śmieszny Modzi Pops, który chyba zjadł coś pikantnego, no, bo ma taki ogień w buzi. Aha, bo tu jest taki ostry sos. I co my tu jeszcze mamy? Jakiś taki, nie wiem, deserek? Coś ze słomką, coś do picia. Tu nie wiem, może to są jakieś lody. I pokaż nam tego, o, hot doga. Weźmiesz do rączki? To nie jest hot dog, tylko taco. A to ja się nie znam, czy to jest taco? Taco, nie taco, jako taco. Super, a tu nie wiem, może to jest jakieś coś do siedzenia? Nie mam pojęcia. Ej, właśnie, jeszcze muszę zobaczyć to autko z drugiej strony, jak wygląda, bo ty je obróciłaś. O, a tu się przewróciła się kukurydza. Dobrze widzę? Tak, to jest Modzi Pops kukurydzy. A środek wygląda tak, aha. I to różowe się pewnie zamyka, w górę się pewnie bierze. Mhm. I co, zadowolona jesteś? Tak. Też mi się tak wydaje, bo ty ostatnio to oglądałaś w sklepie. Tak. Czyli kolejne Modzi Popsy do kolekcji, bo masz ich bardzo dużo. Pokażmy widzom minki. Dobra, pokażmy inną buźkę, bo tą już widzieliśmy. To może tu będzie z drugiej strony bardziej uśmiechnięta. Zaraz się okaże, a może też taka pokrzywiona. A tu jeszcze zapomniałam ten... Płacze ze śmiechu. O, świetnie! I to też wygląda jak taki zajączek wielkanocny, ten Modzi Pops. A tu widzę jeszcze taka skrzyneczka jest. Czy ona się otwiera? Otwiera, bo sprawdziłam. Aha, to można coś tam do środka włożyć. No dobra, to pokaż tą kukurydzę jeszcze. Dobra, jaką ma inną minę. Ta też uśmiechnięta. No i bardzo ładna, chociaż ty wolisz te głupie minki, prawda? No dobrze, a co my dzisiaj jeszcze będziemy robiły? Nic. Jest piękna pogoda, może na lody pójdziemy później, jak już odpoczniesz i się pobawisz. Okej. Zobaczymy. Dobrze. Okay. Wszystko się okaże w praniu. A jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, że znalazłam taką ulotkę. I już wiem, że to zielone to jest guacamole. A ten hot dog to jest tacos. I proszę bardzo, tu pieczę go w buzi, a to jest fresh drink, czyli taki orzeźwiający napój. I wszystko jasne. I co, Oliwio, czy zmontowałaś już naszą grę? Tak, popatrz. Wow, tylko spójrzcie, jaki piękny lodowy zamek. No przepiękna jest ta gra planszowa i nawet ma mostek. A do tego były dołączone jakieś diamenty? Jest i kostka i fajne, o, postacie. Ja chcę być Olafem, a ty? A ja chcę być Elzą. Nie dziwi mnie to, tak myślałam. Okej, na opakowaniu ten zamek wyglądał tak. No dobrze, jeszcze nie znamy zasad. Na żywo tak. Jeszcze nie znamy zasad, nie wiemy, o co w tym chodzi. W trakcie się dowiemy. Tylko tu jest napisane, że celem gry jest zebranie magicznych lodowych kryształków i doniesienie ich do lodowego zamku Elzy. Wow! Zobaczymy, która z nas wygra. Ale bardzo mi się podoba. Pierwszy raz widzę,
tak fajnie zrobioną grę planszową. I nawet ta tektura jest taka porządna. Naprawdę. Dobra, to myślę, że w kolejnym odcinku damy Wam znać, jak nam się grało, prawda? Bo już chyba nie będziemy tego nagrywać, bo już każdy wie, że, i tak ja wygram. Ktoś wie, że i tak ja wygram. Nie, bo ja wygram. Nie, bo ja. Oczywiście, że nie wiemy, która z nas. To tylko takie żarty były. No dobra, to jeszcze może podziękujemy Zajączkowi. Dzięki, Zajączku! Dzięki, Zajączku! Super ekstra prezenty i słodycze. Tak. To my się z Wami żegnamy. Oczywiście życzymy Wam miłego dnia. Zostawiajcie nam mnóstwo łapek w górę. I subskrybujcie, kiedy będzie nasz kanał. A czy Ty masz taki głosik? I klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia. Pa, pa! Pa.